Witam wszystkich serdecznie na dorocznym puście uroczystości patrona Nowego Miasta, patrona diecezji błogosławionego Konrada. Proszę siostry, zanim przywitam wszystkich gości, chciałbym się podzielić pewną miłą wiadomością. 2 października zadzwoniła do mnie pani ze Zdrowia Wielkopolskiego, która stwierdziła, że jej mąż został uzdrowiony z raka mózgu za wstawiennictwem ojca Konrada. Lekarz, który dokonywał operacji, w czasie operacji doszedł do wniosku, że nie ma znaków po obuzach, które ten człowiek miał. Nie potrafię tego lekarza wytłumaczyć w sposób medyczny, no i może za szybko mówić o cudzie, ale są przesłanki, które mogą posłużyć za cud. Dlatego dla nas jest to dowód, że błogosławiony Konrad wstawia się za ludźmi, bo w osobionych honorach te potrzebne łaski wyprasza. I myślę, że ta liczna rzesza wiernych, która gromadzi się dzisiaj w tej świątyni, w tym sanktuarium, świadczy o tym, że tego błogosławieństwa potrzebujemy i temu błogosławionemu ufamy. W osobionych honorach nadal to miasto wszystkich wiernych ceni swoje opiece i nas swoim stawiennictwem codziennie wspomaga. Owocowych drzew jest to, by po pięknym zakwitnięciu
dobre owoce, tam mistrz z Nazaretu poucza nas, że powołani i przeznaczeni jesteśmy do przynoszenia obfitych owoców. Słusznie mówi się, że czujemy się spełnieni i szczęśliwi, gdy możemy kochać, tworzyć i owocować. Jezus Chrystus, ten, przez którego i którym zostaliśmy stworzeni, nieustannie wychodzi naprzeciw naszym najgłębszym pragnieniom. Pochwala je, objaśnia ich sens i odsłania warunki, bez których nie da się ich zaspokoić. Jakie to radosne i miłe, drodzy bracia i siostry, móc usłyszeć od Pana Jezusa, że nasze ludzkie życie będzie udane, owocne, gdy będziemy mieli mądrość winnej latorośli, która ściśle zespolona z krzewem winnym czerpie życiodajne soki. To nie my, każdy z nas osobno, jesteśmy krzewami winnymi czy drzewami owocowymi, ale to Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami, maleńkimi gałązkami, ale ściśle zespolonymi z krzewem, z Jezusem Chrystusem. Krzew ma właściwą sobie mądrość i wie, jak i gdzie zapuścić korzenie, jak dostarczyć pokarm wszystkim latoroślom. Natomiast latorośle wymagają pielęgnacji. Czyni to ojcowska ręka. Będę zielone, zdrowe, oczyszcza, pielęgnuje. Latorośle, które więdną, usychają, obcina i rzuca do ognia. Ojciec Honorat sam chciał być żywą latoroślą, która oczyszczona przez Boże Słowo, przez sakramenty, trwa w jedności z całą wspólnotą Kościoła, ze wspólnotą zakonu i wspólnotą narodu. Każdy z nas obecnych w tym sanktuarium przez sakrament chrztu został wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Osoby konsekrowane jeszcze bardziej są wszczepione przez akt konsekracji zakonnej. Otrzymaliśmy nowe życie. Życie nadprzyrodzone. Życie łaski. Życie, którego istotą jest miłość. To nowe życie w nas jest czystym darem pochodzącym od samego Boga. Podtrzymywanie tego życia łączy się zawsze ze źródłem. Pan Jezus wyraźnie mówi o potrzebie świadomego i dobrowolnego trwania i wytrwania w nim. Owego trwania nie możemy ograniczyć do niedzieli, do jednego dnia w tygodniu, czy też do jednej godziny w niedzielę. Zobowiązani jesteśmy trwać przez całe życie. Poprzez wszczepienie Jezusa Chrystusa doświadczamy w głębi naszego ducha, że żyjemy dzięki Niemu. Każdego dnia dzięki Eucharystii czujemy się obdarowani. Mamy wtedy świadomość, że każdy udzielony dar staje się dla nas określonym zadaniem. Staje się zaproszeniem do współpracy,
miejsca na nasz wysiłek, na trud uczestniczenia w łasce, jak mówił święty Jan Paweł II. Łaską zaś, której nam wszystkim najbardziej potrzeba, to jest łaska wiary, ale również potrzebujemy łaski dla naszego uświęcenia, byśmy rzeczywiście byli żywymi gałązkami na tym dniu, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Błogosławiony honorat rozumiał doskonale ten trud uczestniczenia w łasce, podejmując z pełną świadomością współpracę z łaską Bożą, trudził się około własnego zbawienia, a jeszcze bardziej trudził się, żeby pomóc innym w zbawieniu. Był człowiekiem niesłychanie mądrym, jak powiedział sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, patrzącym w przyszłość i przewidującym rozwój wydarzeń w świecie. Powoli stało się jednym z tych wielkich duchów polskich, które rozumiały potrzeby człowieka, Kościoła i narodu. Wielka i czuła była troska błogosławionego o ojczyznę. Już początka swojej pracy duszpasterskiej widział walczących powstańców styczniowych, widział skazańców, zaopatrywał ich sakramentami na śmierć. Byli to nawet jego współbracia kapucyni. Dobrze wiedział, co to znaczy ojczyzna i jak trzeba ją kochać i jaka jest miara miłości do ojczyzny. W tych trudnych czasach nawet przyznanie się do polskości i do Kościoła wymagało heroizmu i odwagi. Posługiwanie się językiem polskim było niejednokrotnie wyrazem zgody na męczeństwo. Błogosławiony sam nie przebierał w pracach. Podejmował trudne prace, ale również te trudne prace zlecał innym, zwłaszcza siostrom zakonnym. I niektórym siostrom mówił: pojedźcie aż na Syberię, tam gdzie są nasi zesłańcy, aby ich wspomagać, krzepić, dodawać otuchy, aby organizować sierocińce, ochronki i szkoły. Wymagało to wielkiej ofiary. To było wspaniałe świadectwo, ale to było również życie sióstr i braci szczepione w Jezusa Chrystusa. Ojciec honorat wybrał właściwą dla siebie drogę. Drogę nie głośnych czynów, nie jakiegoś zgiełku, ale drogę modlitwy, szeptu modlitwy. Przez kraty konfesjonalu dokonywał wielkiego dzieła odrodzenia moralnego społeczeństwa. Chrystusa.
tronie małżeństw. Yeah.